One Man Show. Cześć, cześć, witam w czwartek, już podobno mrozy ustępują. Ustępują też w gazetach i dzisiaj muszę wam powiedzieć, nawet parę takich, o ile mamy ten sezon ogórkowy i czekamy na jakieś takie hiciorki, no to przynajmniej są takie dwie zajawki ciekawe, mianowicie oba z przeglądu, jeden, że na okładce zresztą Legia kusi Fina i to nawet nie chodzi o to, czy ten Fin do Legii przyjdzie, czy nie przyjdzie, no ale jest to takie w klimacie, że o, byłoby fajne, jakby ten piłkarz, który w Lechu był i Legii te mistrzostwo odbierał, to jakby go Legia po prostu wykupiła. No jak się człowiek wczyta dalej, to oczywiście chodzi wyłącznie o Kasiorę, bo ten Kaspar chciał się wyprowadzić, ale się okazuje, że nigdzie nie ma tak dobrej opinii jak w Polsce, w związku z tym nigdzie tyle nie zarobi. No i teraz pytanie. Jeden minus to jest kolejny zawodnik, który ma 30 lat, więc Legia sprzedaje tych, co mają po 22, a kupuje takich, co mają po 30. Jeżeli miałbym ocenić taką politykę, to powiedzenie, że jest krótkowzroczna, to jest mało powiedziane. Ale tu mały przerywnik będzie, bo to z tym Hamalainenem pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie Legia jakoś za dwa dni zaczyna pierwsze zgrupowanie, to może się coś wyjaśni. Natomiast przy siatkarzach, powiecie, że oni wygrali z Serbami, dzisiaj gramy następny mecz i już oczywiście już taki coś w rodzaju orgazmu, że znowu się odrodzili wielcy mistrzowie, oby, no bo to są wciąż mistrzowie świata. I kontrowersyjny wpis Wrony, to taki siatkarz nasz, który wpisał, zobaczył jak Aleksiej Spiridonow, taki ruski siatkarz, zwany zresztą Spiritusonow, pokazał się na Twitterze w koszulce reprezentacji Polski. No i ten Wrona z tej naszej drużyny skomentował to następującymi słowami. Przestańcie się podniecać tym pajacem w koszulce reprezentacji Polski, bo gwarantuję wam, że gdy wyłączyli aparat, to podtarł sobie nią tyłek. Ja mówiąc szczerze, oczywiście, wiecie, połowie osób się to spodoba, połowie się to nie spodoba. Natomiast niewątpliwie no, zaletą tych wszystkich mediów społecznościowych miało być to, że się mówi szczerze. Natomiast na ogół jak się komuś wyrwie coś szczerze, to potem to się kasuje, potem się to gumką wygumkowuje. I ostatnio jak raz na tydzień przeglądam Facebooka, to tam zazwyczaj jakieś tam koleżanki wrzucają swoje zdjęcia, a podpisy są fantastycznie, cudownie, marvelous, brilliant i tak dalej, same ta, i 5 serduszek, 8 serduszek, 4 serduszka i tak sobie myślę, że to jest już zaprzeczenie idei, ideą miała być wolna wymiana informacji, a nie wzajemne słodzenie i kadzenie, dlatego Wrona ma u mnie medal. Dobra, słuchajcie. Złoty medal za męstwo. Tu jest, słuchajcie, plebiscyt przeglądu cały czas trwa i tak jest Lewandowski czy Anita Wodarczyk w rankingu, znaczy w wyborach takich jakby prawyborach sportowców, to są równo. Ja tak sobie pomyślałem, no nie jestem redakcją przeglądu sportowego, ale dałbym tę nagrodę komuś, kto niewątpliwie się stawi na scenie i nagrodę odbierze, a nie wyśle mamy. Tradycyjnie, więc dałbym to już tej Anicie, mistrzyni świata, rekordziska świata. Wprawdzie komornik zajął jej młoty, a jej klub został właśnie zlicytowany w majestacie prawa Skra, bo tam jakiś Irlandczyk chce wybudować osiedle. Ale to być może tak na pociechę, że jeszcze Polska nie zginęła. To dla propos tych, co puszczają hymn co chwila, że jeszcze Polska nie zginęła. No nie zginęła, bo jeszcze paru ludzi odważnych w Polsce przetrwało. No ale dobra, to tylko na marginesie. Coś, jeżeli chcecie coś fajnego, a propos tego festiwalu już Antigua, że to najlepszy w ogóle tego, super, bo wygraliśmy z Serbami, z którymi obowiązek jest wygrać, ale ten, że jest super, ale tu przypadkowo jest wyliczenie trenerów, którzy byli z siatkarzami wcześniej. Raul Lozano, Daniel Castellani, Andrea Anastasi. No i też się zapadali świetnie, też każdy z nich miał wyniki. No i co się stało? Nie ma ich. No i tak samo będzie z Antigą. Słuchajcie, bardzo ładna rozmowa ze Sławkiem Peszko. Teraz jestem już grzeczny. O tyle fajna, że taka ocieplająca jego wizerunek.
I parę jest takich dowcipów, na przykład. Dwa mi się spodobały. Jedno, że Lewandowski, jak odbierał nagrodę za pobicie 4 rekordów Guinnessa, to wysłał mu komentarz, że ja walę 4 Guinnessy po każdym meczu. No dobre, dobre, dowcipne. A drugie, umieściłem kiedyś na swoim profilu na Facebooku, a propos, zdjęcie z synem i ktoś skomentował, uważaj mały, bo cię ojciec rozpije. I teraz tak, wie pan co, najchętniej zrobiłbym z kimś takim, bo czy ktoś mi kiedyś widział pod wpływem alkoholu? No jakby ci to Sławku powiedzieć, ja cię widziałem, no i co mi zrobisz, powiedz, no. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi. Dobra, w każdym razie, a ta druga rzecz, która mnie bardzo ucieszyła. A no, fajnie, że ten Węgier Giurcio, no to z tym węgierskim jest ciężko, podpisał ten z Pogonią kontrakt 3,5-letni, on ma 24 lata. I tak sobie myślę, że w innych klubach w Polsce nie miałby takiej szansy błyśnięcia, jak właśnie w Pogoni. A stamtąd, jakby ktoś nie wiedział, tam się wsiada w samochód i człowiek jest za 60 minut w Berlinie. Więc możliwe, że bardzo sobie tak rozsądnie ten chłopak planuje, że jak mu pójdzie, a on jest szybki, gra na skrzydle, jak mu dobrze pójdzie, no to tam się przeniesie po prostu do Bundesligi, albo nie tak jak Michał jeden do Oberligi, nie? Także ten, dobra, słuchajcie, lecimy dalej, właśnie mówię, bo taki drugi newsik, który mi się bardzo podoba, że Gdańsk czeka na Nowaka, że dzisiaj działacze mają głosić nazwisko nowego szkoleniowca biało-zielonych. Największe szanse ma Piotr Nowak. Ja muszę powiedzieć, to jeden z moich ulubionych piłkarzy. Nie tylko jeśli chodzi o sposób grania, bo to można powiedzieć, geniusz takich już nie ma dzisiaj. Jeżeli chodzi o rozegranie, ja już nie mówię, że w trenerce też i trener kadry amerykańskiej na Igrzyska i trener mistrzów Ameryki w Waszyngtonie. To wtedy wymyśliłem, że to jedyny Polak, który pracuje w Waszyngtonie, ale nie na drabinie, nie? No teraz jest drugi, Marcin Gortat, też w Waszyngtonie. No w każdym razie super gościu, super kulturalny, super wygadany. Pod każdym względem taki światowiec. Jedna rzecz, która... No i skoro się tyle lat lubimy, to znaczy, że nadaje na podobnych falach, co każdy prawdziwy fan piłki. Natomiast jedna rzecz taka charakterystyczna, bo on miał budować potęgę takiego klubu w Stanach, Philadelphia Union. Philadelphia to pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych. No i tam, żeby było śmieszniej, prezesem, właścicielem był drugi Polak. I dwóch Polaków, wiecie, dwóch Polaków to muszą się pokłócić. No i oczywiście ten właściciel wywalił Piotka, z którym chciał najpierw robić projekt na 8 lat, a wywalił go po dwóch, nie? Także ten. No i pamiętam jeszcze, że Piotrek miał też takie różne fajne ludzkie odruchy, na przykład jak tragedia w Smoleńsku, wiecie, jaka się stała, prawie setka osób zginęła polskiej elity i ten. I Piotrek Nowak całą drużynę wyprowadził na mecz z opaskami na rękawach, a sam nie zasiadł na ławce trenerskiej, bo powiedział, że nie wypada nawet, żeby w momencie żałoby on się bawił w uprawianie sportu. Więc taki człowiek, który ma takie własne ludzkie odruchy. No, a przy okazji, jak wam mówię, że jest gość ok, to znaczy, że jest ok, a nie, że jest daleko od ok. Dobra, w Superaku to jest jedna taka optymistyczna wiadomość, że Darcy Ward, ten żużlowiec, który się tak strasznie poobijał o bandę z Falubasu, że stanął na własnych nogach. Jest to tu jakieś wielkie oprzyrządowanie, rusztowanie, no ale zawsze jest to jakaś pociecha, nadzieja, że coś tam się rusza, chociaż lekarze oczywiście szans wielkich przy przecięciu rdzenia nie dają, no ale zawsze jestem pierwszy raz. Aha, dzisiaj jest święto Karola. Wiesz, Karol, dlaczego twoje święto? No. Bo dzisiaj jest Dzień Dziwaka. A. Dzień Dziwaka. Dobra, i słuchajcie, Dzień Dziwaka, no, ale nie stać go na żaden komentarz, jakoś tak jeszcze widocznie, jeszcze jest zamarznięty trochę. Piotr Żyła liczy na przełamanie kryzysu. Kryzys, chłopie, ty nie umiesz skakać po prostu, ale tytuł jest dobry, przecież się nie powieszę. No, no pewnie, że sznurka szkoda, chłopie, no weź ty się przestań tego. Aha, bo Żyła odsunęli od reprezentacji. Natomiast jest też dowcip dnia,
Dowcip dnia. Znaczy jest parę dowcipów dnia, a to nie. Józef Wojciechowski w Wiśle. To byłoby fajne, by było wesoło. Jednak, co by nie mówić, to obecny właściciel Wisły, Bogusław Stupa, jest taki dosyć smutny. No, żeby nie powiedzieć smutnawy. Natomiast Józef, no to by się działo. To by było ciekawie. Już pomijam, że jakby już tam Józef poszedł, no to by jakąś paczkę też zmontował ciekawą, bo przecież to gdzieś tam trochę tego bakcyla łyknął, nie? Byłoby fajne, więc to jest jedna bardzo dobra wiadomość. A jeszcze jedna, słuchajcie, dowcip, to jest dowcip. Dusan Kuciak, specjalnie do Super Ekspresu, tam coś tam opowiada, różne historie, ale ten przeprasza Polaków, że najpierw powiedział, że Polacy go zawiedli, ale nieważne. Mnie też bardzo często Polacy zawodzą, nie? Na przykład ten alimenciarz, co nie płaci alimentów na trójkę dzieci, a broni demokracji. Teraz jestem bardzo tym Polakiem zawiedziony. Co chciałem powiedzieć, albo tu gdzieś w jakiejś gazecie widziałem reklamówkę. Zbyszek Zamachowski kręci reklamówkę, jak pomagać dzieciom na Wielkiej Orkiestrze, a dziwnym trafem czwórkę własnych dzieci zostawił. No to w ogóle co jakiś. To tak samo jak Kazik Marcinkiewicz też to samo opowiadał. No ludzie, najpierw dbajcie o własne dzieci, a potem się zajmujcie cudzymi. Możemy się tak umówić? Zajmujcie się własnymi dziećmi, własnymi rodzicami, własnymi dziadkami, a potem udawajcie bohatera za 5 zł. No. Bo własne dzieci kosztują trochę więcej. No i ten. Ale w każdym razie ten dowcip Kociaka, bo do tego nigdy nie dojdę. Że tam wszyscy grają przeciwko Legii i tak dalej. I tak, gdziekolwiek my przyjeżdżamy, to stadion jest pełny. No, ja muszę powiedzieć, kolego Duszanie, nie wiem gdziekolwiek, ale na przykład jak przyjeżdżacie na Łazienkowską, to stadion jest pusty. Jak pojechaliście do Bielska Białej na Podbeskidzie, to przyszło 3000 ludzi. 3000 to ja nawet skomentowałem, że do osiedlowej Biedronki więcej przychodzi w ciągu dnia. A Biedronek w Polsce jest 6000, a może 10000. Więc naprawdę to jest takie utrzymywanie fikcji, jakichś mitów takich, że jak my przyjeżdżamy, wszyscy przeciw nam i w ogóle wyją, plują, szarpią nas i tego. I nie wiadomo jeszcze, co się dzieje. No jak graliście z Piastem, to pamiętam, że nie dość, że był stadion niezapełniony, to jeszcze za bramką powiesili transparent, bo tam nikt biletów nie kupił. No. A przecież to też przyjechała Legia, nie? Także to jest utrzymywanie mitów, które już są nieaktualne. Tak naprawdę było to parę lat temu, ale teraz minęło. Słuchajcie, jeszcze ze sportu śmieszne rzeczy. Bolesny upadek Petru na nartach. Rysiek Petru, ten co ma na każdy temat coś do powiedzenia, coś jak ja mniej więcej, tylko ja z sensem, a on bez sensu. No i to, no i ja nie mam kredytu we frankach, a i w złotówkach. No i ten, więc i nie mam żony. W związku z tym nie muszę mieć rozdzielczości majątkowej. Więc ten Rysiek się wywalił i kolano sobie uszkodził, co jest oczywiście przykre i dlatego mówię, jest ślisko. Ja już się rok w rok kilka wywrotek mam i po prostu uważajcie na siebie, bo mamy wszyscy osteoporozę, czyli takie coraz słabsze kości. To powoduje chyba to choroba cywilizacyjna i każda taka wywrotka to jest albo biodro do wymiany, a przynajmniej gnaty, nie? Także Karol wszedł rano i mówi, że jego babcia poślizgnęła się i co tam mi się stało? Nogę złamała, tak? No i złamała nogę. Zwykłe poślizgnięcie, prawda? Więc to jest naprawdę, nie ma co żartować, więc ja z Ryszka Petru nie żartuje, on sam z siebie i robi wystarczająco wesołe zjawisko. No, ja bym powiedział pośmiewisko, no, ale wiem, że ma on tych fanów też trochę, więc dobra, tak. Ryszard the best. Natomiast jest z dowcipu, wiemy, jakieś tak dowcipy się trzymają, że Saleta ucieka przed PiS-em. No i słuchajcie, Przemysław Saleta wyprowadza się z Polski. Jak tłumaczy w wywiadzie dla Newsweeka, z powodów politycznych chce zamieszkać w Tajlandii. Przyczyniły się do tego działania PiS. Atmosfera w kraju zrobiła się duszna już ponad rok temu. Nienawiść i podziały podkręcane przez polityków, ksenofobia i hejt wszystkiego i wszystkich. To, co robi teraz PiS, przelało czarę goryczy. Stwierdza i tak w Azji ma mieszkać od kwietnia. No więc ja powiem szczerze, Saleta całe życie to ucieka raczej przed policją i podatkami. Natomiast co chciałem
powiedzieć, źle trochę obstawił te w wyborach swoje sympatie i teraz jest rozczarowany, ale gdybym chciał być nieprzyjemny, jestem nieprzyjemny, ale jestem leniwy też, gdybym chciał być nieprzyjemny, to bym znalazł teksty z Saletą sprzed roku, kiedy jeszcze nikt w ogóle nie myślał ani o jakichkolwiek wyborach, ani o jakichkolwiek zwycięstwach PiS-u, ani czymkolwiek. Kiedy Przemek Saleta powiedział, że chce się przeprowadzić do Tajlandii, bo tam jest ciepło, fajnie, generalnie jemu się tam podoba. Więc po co to dorabianie ideologii Przemysławie do tego? Kiedyś to jeszcze nawet mógłbyś mi przylać, a teraz tu musiałbyś najpierw zrobić godzinną rozgrzewkę. No. I bardzo się rozglądać, czy przypadkiem nie pójdziesz w warunkach recydywy, no. Więc ten. No więc to by było dowcipów tyle. I jeszcze coś wam powiem takiego na koniec. A, 3000 podwyżki dla Tuska. Bo tego, Europa tak, napisane jest tak, Europa dba o swoich, nie? Tak, Europa dba o swoich. No i ten Tusk razem ze swoją przyjaciółką, tą wytatuowaną Bieńkowską. Więc on dostanie 3000, no bo ta, co ma teraz pensję 135 700, to widocznie jest za niska i trzeba mu dołożyć. Ale i jest komentarz emeryta, nazywa się ten emeryt Zbigniew Cecot ze Świdnicy. I tytuł jest, a mnie dodadzą tylko 2 złote. No ale chłopie, 2 złote to ci wystarczy, Cecocie drogi, na superaka i jeszcze ci całe 10 groszy zostanie. Cały ci 10 groszy zostanie. Ja się tylko śmieję, ale jest to śmiech przez łzy, uwierzcie mi, bo takie są zmartwienia tych naszych elit. 137 500 to jeszcze po trójeczce. No i zakończę wyborczą. Sportu coraz mniej, ona w ogóle jakaś taka coraz chudsza się robi, tak jakby faktycznie tych reklam było No i trochę się jedną rzeczą martwię, bo już jest złoci, Polacy wrócili, nie? Już o siatkarza. No póki co wygraliśmy jeden mecz, więc nie wiem, czy to takie dmuchanie w trąbkę jest dobre. Natomiast jest takie trzy historie mogę wam opowiedzieć. Krótko oczywiście. Jedno jest o tym, że dziennikarze będą zwalniać w TVP i w radiu i tego. I trudno tłumaczyć, że nie zwalniasz, tylko po prostu likwiduje się spółki i zakłada nowe, więc oni będą pracować w nowej spółce. To jest inna sprawa. Po drugie, wygasają umowy o pracę. Ja pracowałem w TVP wiele lat i muszę wam powiedzieć, nigdy nie miałem umowy o pracę, a przez ostatnie lata to stało się tak, że w ogóle wszystkich ludzi powywalali. Ładnie to nazywając, że przechodzą oni na samozatrudnienie, czyli że tak, zwalniamy was z pracy, a wy sobie załóżcie firmy, płaccie sobie sami za siebie podatek ZUS tam na emeryturę, składki, ile chcecie, możecie dużo. I ten, a my jak będziemy chcieli, to damy wam zlecenie, albo wam nie damy zlecenia, albo wam damy zarobić, albo wam nie damy zarobić, albo jesteście z naszej bajki, albo z obcej bajki. No i na tej zasadzie, tak mówiąc szczerze, zwolnienia dotyczą wyłącznie szefów i wyłącznie związkowców. Ja mówiąc szczerze, ani szefów, ani związkowców nie żałuję. Związków zawodowych w telewizji jest chyba z 12. Wszyscy oni są nie wiadomo czym chronieni, natomiast nic nie robią. No i tyle. Taka jest prawda. Tu Jan Dworak, szef KRT mówi, nie ma powodów do czystki w mediach. Jan Dworak to mówi, słuchajcie, który kiedyś przypadkowo zabłądziłem w okolice Sejmu i patrzę, siedzi ze swoją świtą z Chetino tak zwany. Z Chetino. Ja ostatnio wymyśliłem, że on mógłby grać w reklamie Volkswagena, ale tylko Garbusa, nie? I tego. I słuchajcie, no i siedzi i tak się chwali, jak to on wszystko może i mówi, a w telewizji to zrobię szefę, no tego, Janka Dworaka, no. A ja tak skojarzyłem tylko dlatego, że Janek Dworak był kiedyś korektorem w piśmie Lekka Atletyka. Korektorem, no i tam szalenie spiskował jako ten taki opozycjonista, czyli czytał pod tym, przy lampce nocnej czytał jakieś zakazane książki. No i to tak się tworzyły te kariery tej nowej, wolnej Polski, z której wyszło tylko tyle, że u nas Amazon płaci 3 euro brutto za godzinę, a w Niemczech 11,5 brutto euro za godzinę, czyli 4 razy tyle. To właśnie takie są nasze sukcesy. No i po największym wystrzale, 2 wystrzały, ale mam dzisiaj serię.
ale mam dzisiaj serię. No więc jedno. Jedno to jest takie. Dzika horda w kolonii. No dopiero na stronie 9, że sylwestrową noc przed kolońskim dworcem grupki migrantów na masową skalę molestowały i okradały kobiety. Przez kilka dni ostrawie było cicho. No i powiem wam teraz, o co chodzi. Jak pan Paweł pół roku temu napisał w Timesie, że jestem przeciw imigrantom, bo jestem przeciwko rżnięciu naszych dziewcząt, to właśnie ta wyborcza zrobiła ze mnie ksenofoba. Oczywiście z roboty mnie wywalono, bo ten pogląd był niepopularny. Mówiąc szczerze, dryfowałem w stronę skrajnych poglądów, a ja byłem po prostu ostrożny, bo ja już Arabów nie musiałem poznawać. Wystarczy, że jako dziecko przeczytałem w pustyni w puszczy, gdzie niektórzy z was na pewno pamiętają, że Staś i Nel uciekają też przed hordami Arabów, mimo że to dzieci małe. To uciekają aż w głąb Afryki, byleby przed tą dziczą się uchronić. No i teraz wyborcza gdzieś na 9 stronie zauważyła, że setki czy tysiące tych Arabów kobiety napadali, gwałcili, okradali, bili, poniżali i ten. No i trudno było to zataić, skoro jest na szczęście internet, no i tego. A obok samozwańcza straż antyimigrancka w Finlandii. Wyobraźcie sobie, w Finlandii, w Szwecji. Mówi się, że my jesteśmy chorym człowiekiem Europy. Tak naprawdę w tej chwili Europa już istnieje wyłącznie na papierze. Niedawno chciała wyjść Grecja, teraz Wielka Brytania, Polska, Węgry, Słowacja ma proces z Unią Europejską. Co tam jeszcze mamy? Gdzie się nie spojrzy, to po prostu to w szwach pęka. I wszyscy mówią, ach, Polacy, jak to można? Polacy na boku się chcą dogadać z Węgrami. No, jak do tej pory nam wmawiano, że taki najlepszy sojusz to jest Francja z Niemcami, no to daj Boże, żebyśmy my też mieli jakiś sojusz mały, ale my jesteśmy krajem dosyć średnim, więc spokojnie. No. Zresztą mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i co nam to daje? Nic nam to nie daje. Poza tym, że Obama dość płaczliwy wygłosił przemówienie o ograniczeniu broni, dostępu do broni palnej, co jest oczywiście, ja tak mogę ze śmiechem powiedzieć, jawnym pogwałceniem konstytucji amerykańskiej, poprawki drugiej, dającej prawo obywatelom do noszenia broni. Nawet w Teksasie można ją teraz nosić, że tak powiem, na widoku, tak? No i Obama to wprowadził dekretem wbrew woli kongresu, który jest zdominowany przez republikanów, czyli zwolenników posiadania broni. Bo jak wiecie, w Ameryce broń to nie jest potrzebna do kręcenia filmów, tylko bardzo wielu miliony ludzi mieszka na odludziu. I po prostu ta broń dodaje im poczucia pewności. Bezpieczeństwo, jak zwał, tak zwał. Widocznie tam też nie wierzą do końca w policję. Ale to by było nie to najgorsze. Niech oni się kłócą między sobą. To nie nasz interes, tylko że Obama przyznał, że w czasie jego prezydentury, czyli w ciągu ostatnich paru lat, Amerykanie zastrzelili sami u siebie 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi to tak jakby takie duże miasto wystrzelać w polskie. Ale wszystkich wystrzelać, od dzieci do dorosłych, bo tam nawet był zamach wspomniany zresztą przez Obamę, gdzie zastrzelił jakiś idiota, morderca, szaleniec, morderca, zbój, 26 bodaj pierwszoklasistów, tak? Czyli takich dzieci 6-7-letnich, nie? Nie wiadomo dlaczego. Więc 100 tysięcy Amerykanie wystrzelali sami siebie, a u nas strasznie się przejmują losem tego profesora Rzepińskiego, który chce zrobić sobie bankiet za milion złotych. Ale dobra, i o tym wybuchu miałem powiedzieć, że w Korei Północnej wybuchła bomba wodorowa i cały świat protestuje. Ja nie protestuję, dlatego że bomba wodorowa to jest znaną konstrukcją mniej więcej gdzieś od jakichś 70 lat. I to jest dosyć proste. I to jak po 70 latach Korea do tego doszła, no to znaczy tylko, świadczy tylko o jej zacofaniu, a nie o niczym innym. No i jeszcze, a druga rzecz, że mówienie, że ktoś jest niebezpieczny, bo ma bombę wodorową, atomową, jak zwał, tak zwał, jądrową, to powiem tylko tyle. Bomby tego typu mają, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, nawet ma własną, Niemcy, Grecja nawet ma. Oczywiście kraje takie jak Chiny, żeby nie było śmiesznie, to Indie, żeby jeszcze śmieszniej było, to nawet Pakistan i żeby jeszcze było śmieszniej, to nawet wyobraźcie sobie ma Izrael, chociaż nigdy publicznie się do tego nie przyznał. Więc jeżeli co drugi kraj na świecie ma bombę jądrową, to w jakim prawem można zabraniać, żeby sobie Koreańczycy taką zrobili?
Ja tu naprawdę nie widzę żadnej logiki, dlaczego takie państwo jedno, wcale nie największe, jak Stany Zjednoczone, mają sugerować, kto ma coś prawo mieć albo czegoś ma nie mieć prawa. Niech sobie u siebie w kraju decydują o wszystkim, absolutnie. Nawet mogą nam wizy wprowadzić, ale znaczy wprowadzili zresztą. Nie wiem, dlaczego my jeszcze nie wprowadziliśmy dla nich wiz, ale ten, i to mogą sobie decydować, ale od całego świata lepiej się nie tego, bo jak się dotknęli do Kaddafiego, bo im przeszkadzał, no to Kaddafiego ostrzelali, zamordowali, w sensie poprzez swoich ludzi, no i ten, teraz ten bałagan z tej całej północnej Afryki się rozlał po całym świecie. Więc i teraz co, mury budować, to Donald Trump zbuduje mury i tak dalej, więc oni najpierw wywołują jakiś problem, a potem starają się go rozwiązać, ale zanim go rozwiążą, to wywołują następny i następny. I to, mówiąc szczerze, całe szczęście, że jest nie Hollywood, które to wykpiwa, ośmiesza, no ale co nam z tego, jeżeli my jesteśmy zawsze tym stawianym do kąta. Więc moja rada na dzisiaj, chociaż jest dzień dziwaka, nie pozwalajcie się nigdy w życiu stawiać do kąta. Chyba że jesteście małymi dziećmi i broicie, no to tak wychowawczo na 5 minut może być, ale naprawdę, jak jesteście już dorośli, chcecie być poważni, to żadnego stawiania do kąta po prostu. Jak przecież Ameryce się nie podobała Korea Północna, że może wypowiedzieć jej wojnę. W ogóle Amerykanie nie uznają Korei Północnej, ale żeby jeszcze było śmieszniej, przez 60 lat nie uznawali od rewolucji Kuby, a teraz z nią flirtują i kochają Kubę strasznie. Dlaczego? Bo Rosjanie zaproponowali Kubie 20 miliardów skreślenia długów w zamian za pozwolenie cumowania tam własnych statków, czyli żeby mieć taki lotniskowiec niezatapialny. I nagle Amerykanie pokochali Kubę. I gorzej, 50 lat nie uznawali po rewolucji Chińskiej Republiki Ludowej. W ogóle uważali, że nie ma takiego kraju, nie ma go na mapie. Istnieje tylko Tajwan jako ten prawidłowy Chiny, taka wysepka na jakimś morzu odległym, pewnie chińskim, i ten, chociaż nie wykluczam, że japońskim. I że ich Tajwan, tak, a Chiny Ludowe nie istnieją, nie ma takiego kraju, a jeżeli to jakaś komunistyczna zaraza, to w ogóle i tak dalej. No i co? No i teraz u Chińczyków pożyczają pieniądze. Więc Jezus Maria, jak czytacie gazety, to pamiętajcie to stare hasło, ale powtórzę, czytajcie ze zrozumieniem. A jak macie problemy, zapraszam na One Man Show do kiosku z makulaturą. Jestem do waszych usług.